Do województwa śląskiego w tym roku trafiły promesy na sfinansowanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ruchów ochotniczych straży pożarnych w liczbie 57. W zeszłym roku było 52. Myśleliśmy, że tej granicy nie da się przekroczyć, ale warto dofinansowywać ochotniczą straż pożarną, bo to jest jeden z filarów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, na którym zawsze można polegać. Ochotnicy dobrze wyposażeni, dobrze wyszkoleni, to poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich naszych mieszkańców. Jak tego dają? Pomboczek na skocho, a my pomboczka. I tak się to rozłożyło. No. Jesteśmy w specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Mamy strefy żorskie, które produkują. No, różne są stacje i właśnie ten ciężki samochód jest pod to już organizowany. Mamy średni start 266 z 89 roku, no ale śmigo jak pszczółka. Dostaliśmy dotację, no niesamowicie się z tego cieszymy, no bo tak naprawdę nikt nie wierzył, że w takiej małej miejscowości mieszkamy, bardzo małej wiosce, 1200 mieszkańców. No i jako tak ostatni nowy samochód, to kolega, co tu przy mnie jest, odbierał w 77 roku, to był Żuk, to było jedyne nowe auto w Zgonie, a tak cały czas to były jakieś auta z Demobilu, czy tam ten Studebaker, czy Dodge amerykański, no a później był nowy Żuk, no a później stary, bo przyszedł do nas, to już też miał wiele lat, no i służył praktycznie od 99 roku do teraz, jeszcze służy i musi służyć, aż przyjdzie nowe autko, co go wtedy godnie zastąpi, także bardzo się cieszymy. W ubiegłym roku w województwie śląskim było 73,5 tysiąca interwencji realizowanych łącznie przez jednostki państwowe i ochotnicze straże pożarne. Ponad 20 tysięcy interwencji, blisko 21 tysięcy, realizowali samodzielnie strażacy ochotnicy. To jest 1/4 zdarzeń. To pokazuje skalę i potrzeby, które realizują właśnie jednostki ochotniczych straży pożarnych w naszym województwie.